Wydawnictwo Skarpa Warszawska oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Krzysztofa Bochusa pod tytułem Miasto Duchów. Czyta Piotr Grabowski. Miasto Duchów Ta książka jest fikcją literacką. Wszelkie podobieństwo do realnych osób i zdarzeń jest niezamierzone i całkowicie przypadkowe. Mojej siostrze Teresie poświęcam. Prolog. 10 września 1944 Rotterdam. Anna zatoczyła kolejne kółko i pomachała do niego ręką. Rowerek skrzypiał niemiłosiernie. Już dawno powinien go naoliwić. Podwórko było niewielkie. Z okna wyglądało jak krowi placek. Ciemny i nieregularny prostokąt, oddzielony od ulicy równo przystrzyżonymi bukszpanami. Tylko w jednym rogu widniał pajacyk namalowany przez Annę kolorową kredą – Którą występił dla niej na flokmarcie w porcie. Nie wiedzieć czemu, miał jedno oko trzy razy większe od drugiego i zielone uszy kontrastujące z resztą ciała. Mała pedałowała zawzięcie z głową pochyloną nad kierownicą. Co kilka okrążeń podnosiła oczy, sprawdzając, czy tata nadal podziwia, jak jego pięcioletnia córka radzi sobie na rowerku. Uśmiechnął się do niej. A ona raz jeszcze pomachała do niego radośnie. Wrzesień był piękny tego roku. Pachniały świeżo przekopane rabaty kwiatowe. Czuł zapach torfu i rozgrzanej ziemi. Ulicą przejechał szary furgon pocztowy niczym fantom przesłaniający jasną uliczkę. W jakimś sensie to było teraz jego miejsce na ziemi. Tu zbudował dom. Posadził drzewo i dał życie Annie. Przeszłość nie dawała jednak o sobie zapomnieć. Odsunął się od okna i opadł na fotel. Pod powiekami ciągle miał obraz wczorajszej wizyty w rotterdamskiej siedzibie SS. Indagował go Banfirer Schulz, młody fanatyk, z gładko przylizanymi włosami i wypielęgnowanymi Nieledwie kobiecymi dłońmi. W gruncie rzeczy jest pan dezerterem, Abel. Ważą się losy wojny, a pan, zamiast bronić Rzeszy, wiedzie wygodne życie rentiera. Niech pan się liczy ze słowami, Schulz. Jestem Niemcem. Gdybym nadal był w Kripo, przysługiwałby mi z automatu stopień oficerski wyższy od pańskiego. Ale już nie służy pan Firerowi Abel w tym rzecz. To moja sprawa. I wie pan, że na wyjazd z Gdańska miałem zgody najwyższych czynników. I to właśnie nas zastanawia. Po zamachu na Firera wiele się jednak zmieniło, Abel. Dopadniemy zdrajców wbijających nam nóż w plecy tych wszystkich skór synów z monoklem w Wrogów, rzeszy i dekowników. Wypalimy te zarazę ogniem i żelazem, także tu, w Rotterdamie. Nie wątpię. Zastanawiam się tylko, dlaczego zaczyna pan te krucjaty ode mnie tu, na głębokich tyłach frontu. Może powinien pan zgłosić się na ochotnika na front wschodni. I grasz z ogniem, Abel na twarzy Szulca wykwitły czerwone plamy. Mam cię na oku. Znam twoje akta i wiem, jaką postawę prezentowałeś w Gdańsku. Nie zapomnę o tobie. Po wyjściu z rezydentury S.S. długo próbował się uspokoić. Gruźb Szulca nie należało lekceważyć. Przeciwnie, ci ludzie mieli długie ręce i od lat czuł ich miecz nad swoją głową. Do tej pory im się wymykał, ale jak długo jeszcze? Kim w istocie był? Ludzkim pyłkiem, hamletuzującą jednostką próbującą ratować własną duszę i nie mającą żadnych szans w starciu z bezwzględnie mielącymi żarnami wojny. Dopóki naziści wygrywali wojnę, pozostawał na marginesie ich zainteresowania. Teraz jednak, gdy dogorywali w zaciskających się i madła aliantów, do rangi głównego przeciwnika awansowali wrogowie wewnętrzni, tacy jak on. Ci wszyscy, defetyści, pacyfiści i moraliści, którzy stanowili wyrzut sumienia ludzi mających ręce po łokcie unurzane we krwi. Jeśli tysiącletnia Rzesza miała się rozsypać w pył, to pod jej gruzami mieli zginąć solidarnie wszyscy Niemcy, bez wyjątku. Hitler zapowiedział to przecież wyraźnie. Z tych ciężkich myśli wyrwało go wrażenie, że coś nagle się zmieniło. Przez chwilę siedział zdezorientowany. Co to było? Potrzebował sekundy, aby uświadomić sobie, że nie słyszy skrzypienia roweru. Ania upadła. Dlaczego nie płacze? Poderwał się do okna i wyjrzał na zewnątrz. Podwórko było puste, nagle ciche i osamotnione. Przewrócony rower leżał na ziemi. Jedno z kół kręciło się jeszcze w równym rytmie, tak jakby napędzało je jakieś niewidoczne perpetuum mobile. Nigdzie nie było Anny. To był ten ostatni raz, kiedy ją widział. Rozdział pierwszy List z Gdańska. Jeden. Pierwszy października 1944. Gottenhafen Do ilu razy sztuka? Wezwano go do wyjaśnienia zagadki tajemniczego zabójstwa, a na dzień dobry miał przed sobą drugiego trupa szybkie tempo nawet jak na jesień koszmarnego roku 1944 i na Gdańsk w którym zesztywniało od mrozu zwłoki powieszonych defetystów wisiały na latarniach jak kiełbasy w witrynie sklepu rzeźniczego przez przymknięte okno garsoniery przenikał odór ropy i spalonego żelazka. ale nawet on nie był w stanie przytłumić słodkiego zapachu krwi tego charakterystycznego zwiastuna gwałtu i czyjegoś nieszczęścia. Abel w milczeniu wysłuchał meldunku Mosbachera, podoficera, który czekał na niego w domu ofiary. Komandor Erwin Ram mieszkał samotnie, żona i rodzina pozostały w Minster. Jednorodzinny dom w Hochredlau nie był strzeżony, nie było takiej potrzeby. Już w 1940 roku wysiedlono stąd wszystkich Polaków. Gotenhafen miało być modelowym niemieckim miastem. W tej okolicy mieszkali wyłącznie wyżsi rangą wojskowi i administracja portu wojennego. Alarm wszczął szofer komandora, który jak zawsze przyjechał po niego o 8 rano, by zawieźć go do komendantury. Zaniepokojony przedłużającym się oczekiwaniem, Zajrzał przez okno na parterze i ujrzał ślady walki oraz połamane sprzęty. Wezwał policję i czekał przy wejściu. Nikogo przed domem nie widział. Nic innego nie zauważył. Nie, nie wchodził do środka. Już złożył zeznanie, będzie w aktach sprawy. Abel podszedł do Otomany, na której bezwładnie spoczywał trup. Komandor Erwin Ram. Swoją ostatnią podróż wybrał się zapięty na ostatni guzik. Świeżo wyprasowany mundur. Pozbawiony był jednej zbędnej fałdki. Do piersi przypięte miał wszystkie swoje odznaczenia bojowe. Abel dostrzegł wśród nich krzyż rycerski Krzyża Żelaznego, a także tarczę narwik. Tylko jeden szczegół psuł tę harmonię. Asymetryczna dziura w czole, oznaczona zegzakiem świeżej krwi, zastygła i na garbatym nosie. Pistolet, z którego zapewne oddano strzał, leżał na podłodze. Abel przymknął oczy, próbując wyobrazić sobie ostatnie chwile komandora. Wybierał się do dowództwa, ubrał się w galowy mundur, przypiął odznaczenia bojowe i stanął przed lustrem, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? To raczej niemożliwe. Sądząc po plamach opadowych na ciele, do zabójstwa musiało dojść późnym wieczorem, dzień wcześniej. Kolejna wątpliwość: morderca był już w środku, czy komandor sam go wpuścił? Nie było śladów włamania, a więc pukał ktoś, kogo Ram dobrze znał. Kto? Potrząsnął głową. Zbyt wiele rzeczy się tu nie zgadzało. Poza jedną. Obojowisko w pokoju świadczyło o tym, że to nie było samobójstwo. Jeszcze raz omiótł spojrzeniem połamane krzesła. Wybebeszone szuflady z przepastnej szafy, ściągniętą serwetę ze stołu i roztrzaskaną na tysiąc kawałków kryształową karawkę z resztką koniaku na dnie. Więc jak to się odbyło? Morderca niepostrzeżenie dostał się do mieszkania komandora. Doszło do walki wręcz i demolki Garsoniery. Padł strzał. Śmierć musiała być natychmiastowa. A potem sprawca lub sprawcy ułożyli trupa na otomanie, ubrali w galowy mundur i przypieli wszystkie jego bojowe odznaczenia. Na litość boską. w jakim celu? Wygląda jakby wybierał się na paradę zwycięstwa, powiedział Kukulka, który właśnie skończył przeszukiwać kuchnię. Tylko tej Wiktorii jakoś nie widać. Przeszukajcie dokładnie to mieszkanie, powiedział Abel. Zerwijcie podłogę, zajrzyjcie w każdą mysią dziurę, przekopcie ogród. Teraz w zimie, skrzywił się Mozbacher. Nie, kurwa, poczekamy aż się ociepli. Podobno maj w 45 ma być bardzo ładny. Słyszałeś rozkaz pana radcy, warknął Kukulka. Czego mamy szukać? Mozbacher wyraźnie spuścił stonu. Tego samego, co mordercy. Po coś przecież tu przyszli. I mam nadzieję, że tego nie znaleźli, powiedział Abel. Gdzie lekarz? W drodze. Jutro rano chcę mieć na biurku raport z sekcji zwłok. Aha, przepytajcie najbliższych sąsiadów. Zapytajcie na posterunku Szupo. Widziałem wartownika, dwie przecznice stąd. Może coś zauważyli, być może jakiś samochód, który nie należał do stałych mieszkańców. Jadę do komendantury bazy, wrócę za dwie godziny. Do roboty. Uznał, że nic tu po nim. Poza tym czekał na niego kontrandmirał Sorge, Ja Abel zdawał sobie sprawę, że nie będzie to łatwa rozmowa. 2. Brudna mgła spowijała na brzeże. Ledwie dostrzegł masywny gmach komendantury bazy Gotenhafen. W oddali na wodzie kołysały się obłe cygara dwóch ubotów. Widocznie przepłynęły do portu, zaleczyć bojowe rany i zaprowiantować się przed kolejną misją. Łodzie podwodne stanowiły coraz rzadszy widok w porcie. Rosjanie od dawna już panowali na Bałtyku w sposób bezapelacyjny, odbierając resztki nadziei gdańszczanom na ucieczkę drogą morską. Na froncie wschodnim spodziewano się lada chwila kolejnej ofensywy Sowietów ile to jeszcze potrwa. Abel wolał o tym nie myśleć. I tak nie miał najmniejszego wpływu na bieg zdarzeń. I tak musiał powrócić do miasta, które przed laty go tak boleśnie zdradziło i opuściło. I to na pięć minut przed ostateczną katastrofą, jakiej dotychczas świat nie widział. Nie miał innego wyjścia. Liczyła się tylko Anna, jego mała, ukochana córeczka. Jeszcze dwa tygodnie temu obserwował z nabrzeża Hek van Holland podobne uboty wpływające do portu w Rotterdamie. Po powrocie do domu, spoglądał spod oka na swoją odrętwiałą, przypominającą manekin żonę, snującą się po kuchni, i zastanawiał się, czy jest jeszcze w stanie przebić skorupę obcości i milczenia, otorbiającą powoli ich związek. W osamotnionym domu. W którym nie było już słychać śmiechu Anny. Nie zapomnij, przeraźliwego krzyku Gabi, gdy powiedział jej, co się stało. To przeraźliwe. Nie. tukło się po ich nagle opustoszałym domu. Odbijało się od szyb, aby powrócić i z całą mocą wwiercać mu się w mózg. Jeszcze teraz na wspomnienie tego dramatycznego momentu. Zagryzał wargi do krwi. To był traumatyczny wstrząs, niewyobrażalna katastrofa. Najgorsza była niepewność, co tak naprawdę się stało. Anna zniknęła bez śladu. Wcześniej nie było jakiegokolwiek zwiastuna nadchodzącego nieszczęścia. W pewnym sensie wolałby. Aby przytrafiła się jej jakaś choroba, miałby ją wtedy przy sobie. Mogliby wspólnie z Gabi stawić czoła nieszczęściu. A tak pozostawały im jedynie rozpacz i odmienianie przez wszystkie przypadki pytania: Kto? I szukanie odpowiedzi na najważniejsze: Gdzie jest teraz ich córka? Czy jeszcze żyje? Dlaczego Bóg ich tak każe? Od tego feralnego momentu Gabi całe dnie spędzała jak skamieniała, siedząc nieporuszona w zaciemnionym pokoju na piętrze. Widział jej oczy wyprane z błękitu, szkliste i martwe. I rozdzierało mu się serce. Codziennie, słysząc jego kroki po powrocie do domu, zadawała tylko jedno pytanie: Znalazłeś ją? A widząc odpowiedź w jego oczach, odwracała się do niego plecami, tłumiąc drżenie coraz bardziej wymizerowanego ciała. Bał się tych powrotów i lękał się tych pytań, bo każde z nich pogłębiało coraz bardziej fosę milczenia i obcości pomiędzy nimi. Stawał o świcie i niezmordowanie szukał jakiegokolwiek śladu po córce. Przepytał setki osób. Uruchomił wszystkie swoje kontakty i znajomości. Rozmawiał z sąsiadami, listonoszami, taksówkarzami, dokerami, policjantami, a nawet rotterdamskimi przemytnikami nadal rozdającymi karty w porcie. Przez pierwsze dni przypominało to szukanie igły w stogu W tym świecie ciągle gdzieś znikali ludzie. Żydowscy sąsiedzi wyparowujący z dnia na dzień. Ludzie podziemia ginący bez śladu w kaźniach Gestapo, czy też sąsiedzi, którzy po kolejnym nalocie dywanowym zamieniali się w kubkę popiołu mieszczącą się na ludzkiej dłoni. Zniknięcie małej dziewczynki nie było w tym kontekście wydarzeniem nadzwyczajnym, a jedynie kolejnym ogniwem w niekończącym się łańcuchu nieszczęść i odmienności, dewastujących w ostatnich latach ten kraj spokojnych i starych ludzi. Przełom. nastąpił piątego dnia poszukiwań. Listonosz Hanke przyniósł list nadany w Gdańsku 13 września, trzy dni po zniknięciu Anny. Abel czytał go od tej pory setki razy. Pamięta, jak szumiało mu w głowie. Znowu poczuł najpierw drżenie, potem niedowład lewej ręki. Musiał ją rozmasowywać dłuższą chwilę, zanim wróciło mu czucie w palcach. Jego nerwy były w strzępach. List był w białej kopercie. Znaczek z Adolfem Hitlerem. Adres wydrukowany na maszynie do pisania. W jego nazwisku czcionka A ledwie widoczna, słabiej wbita w papier. Bez nadawcy. Koperta pospolita. Takie były na każdej poczcie. Początkowo pomyślał, że jest pusta i że ktoś zrobił mu głupi żart. W środku był jednak mały fragment gazety. Winieta Danziger for Posten, oderwana ręcznie z pierwszej strony. Data: 13 września 1944. Dopiero po chwili zauważył wiadomość napisaną na marginesie gazety, tuż obok tytułu. Przeczytał. Ze ściśniętym sercem raz jeszcze jej treść, a właściwie te dwa lakoniczne, przerażające w swej wymowie zdania. Kochany, tato, módl się za mnie, Ania. To był jej charakter pisma. Sam ją uczył pisania. To O, przypominające baryłkę, zamaszyste Z z którego podkpiwał, przekomarzając się z Anną, że bardziej przypomina podpis Zorro niż literę alfabetu. Przynajmniej wiedział, że córka żyje i że dla niej musi powrócić do tego miasta duchów nad Motławą, czy tego chce, czy nie. Dlaczego wywieźli ją właśnie tam? Kto to zrobił? Jaki zamiar przyświecał złym ludziom? Co to miało oznaczać? Czy w wyborze tego miasta, które kochał i którego nienawidził zarazem, tkwiło jakieś ukryte przesłanie? Tego wieczoru cicho wszedł do sypialni. Gabi leżała krzyżem na podłodze. Słyszał jej nierówny oddech. Modliła się żarliwie. Chciał już odejść, gdy nagle odwróciła głowę. Ona żyje, Krystianie. Ona żyje rozpłakała się bezgłośnie. Tylko to się liczy. Odnajdziesz ją, prawda? A potem przyszła odpowiedź na rozpaczliwy list, który wysłał do Gdańska, do jedynej osoby, która mogła mu pomóc. Pamiętał ten moment, jakby to zdarzyło się wczoraj. Niespodziewany warkot motoru niemieckiego żandarma wjeżdżającego w Rembrandtstrat zagłuszył jego myśli. Okupanci rzadko pojawiali się na tej ulicy. Zamieszkiwali ją rzemieślnicy, drobni kupcy i urzędnicy, zatrudnieni głównie w rotterdamskim porcie. Abel miał nadzieję, że żandarm zatrzyma się właśnie na progu jego domu, i nie omylił się. Depesza była długa. Jej autorem był kontradmirał Siegfried Sorge, od którego dowództwem Abel służył w marynarce w ostatnich miesiącach poprzedniej wojny. Dobrze wspominał ówczesnego komandora. utalentowanego oficera i wymagającego, acz ludzkiego szefa. Sorge odwiedził go nawet po wojnie w domu podczas swej wizyty w Gdańsku. Wypili może Goldwassera. I wspominali wojenne czasy. Pieczęć na depeszy wskazywała, że kontradmirał Sorge był teraz zastępcą dowódcy portu wojennego Kriegsmarine w Gotenhafen. Gotenhafen. Abel przymknął oczy i przywołał w pamięci obraz modernistycznych kamienic i gmachów położonych tak blisko ukochanego Gdańska. Opuścił to złote miasto osiem lat temu. Ale pamięć o nim nadal tkwiła w nim jak bolesny cierń. Drogi Christianie, brzmiała treść depeszy. Z uwagą przeczytałem twój list, który otrzymałem wczoraj. Nie muszę przekonywać, jak wielkim darze cię szacunkiem, jako towarzysza frontowego i zawsze lojalnego kolegę. Jesteś młodszy stopniem. Ale to tobie powinni założyć na głowę moją kontradmiralską czapkę. Zawsze byłeś dla mnie kimś w rodzaju ostatniego Mohikanina, człowieka zasad, które bezpowrotnie odchodzą w przeszłość. Z tym większym współczuciem przyjąłem wiadomość o niezrozumiałym zniknięciu twojej córki. Prosisz o pomoc w powrocie do Gdańska i o wsparcie w poszukiwaniach Anny. Z uwagi na starą przyjaźń i dramat, jaki przeżywasz, nie chcę i nie mogę odmówić, choć sprawa nie jest łatwa. Dobrze wiesz, że, mówiąc eufemistycznie, masz tu niewielu przyjaciół. To już nie jest to samo miasto, które opuściłeś. Znalazłem jednak rozwiązanie, które powinno satysfakcjonować nas obu. Pomogę ci, ale i ja, poproszę o pomoc. Jeśli się zgodzisz na moją propozycję, otrzymasz służbowy przydział do tajnej Policji Polowej w Gotenhafen, zachowując stopień służbowy ze służby w Kripo. Gotenhafen pozostaje pod całkowitą jurysdykcją Kriegsmarine, dzięki czemu będziesz mógł swobodnie poruszać się także po terenie Gdańska i poszukiwać córki w majestacie prawa. W komendanturze Kriegsmarine w Rotterdamie. Czekają już na ciebie stosowne rozkazy i zezwolenia. Ale ja potrzebuję pomocy w rozwikłaniu pewnej skomplikowanej sprawy, której rozwiązanie zlecił mi mój zwierzchnik, dowódca bazy wojennej w Gothenhafen, wiceadmirał Stark. Potrzebuję kompetentnej i zaufanej osoby. A jak się domyślasz, nikogo takiego nie ma w moim otoczeniu. Nie mogę podać więcej szczegółów z uwagi na tajemnicę wojskową i dyskretny charakter całej tej sprawy. Wiem, że wybrałeś jak wybrałeś, i zazdroszczę ci tej decyzji, zwłaszcza w obliczu tej pożogi, która nas ogarnia. Czasami jednak musimy postępować tak, jak należy, a nie tak, jak nam wygodnie. Myślę, że ty akurat doskonale to zrozumiesz. Przy okazji zejdziesz w Rotterdamie z pola widzenia ludziom, którzy nigdy nie zapominają. Z wyrazami przyjaźni, Siegfried Sorge. Zamknął się wtedy w gabinecie i z bijącym sercem powielokroć analizował treść depeszy. To była jego jedyna szansa. Musiał przyjąć ofertę Sorgego i powrócić do Gdańska. Tylko w ten sposób mógł odnaleźć córkę. Gabi patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami, gdy powiedział jej o liście sorgego. Idź tam. I nie wracaj bez niej, wyszeptała. Błagam, nie wracaj bez naszej córeczki. Umówili się, że Gabi przeczeka rozłąkę w sanatorium na wyspie Texel. Byli tam kiedyś i Gabi dobrze zapamiętała panujący tam spokój i ołowiane niebo owiewane przez stada ptaków. Abel obiecał, że będzie do niej pisał codziennie i widząc smutek w jej oczach, wiedział, że musi dotrzymać słowa. 3. Ale to było wieki temu. Znajdował się obecnie bardzo daleko od wypielęgnowanych domków na Rembrandt Strat tkwił teraz w samym środku świata, w którym śmierć była na porządku dziennym. Słyszał nieustanny szum wielkiego portu, zgrzyt suwnic i dźwigów, buczenie syren na holownikach i okrętach wojennych. Gdzieś w tej dżungli ukrywali się ludzie, których miał odnaleźć, nie bacząc na fakt, że rzeczywistość, którą znał, odchodziła właśnie w bezpowrotną przeszłość. Wartobnik przy wejściu do komendantury długo oglądał jego przepustkę. Zlustrował Abela nieufnym spojrzeniem i dopiero wtedy ręką wskazał mu wejście. Wnętrze komendantury przypominało rojowisko. Mijały go dziesiątki spieszących się gdzieś oficerów w granatowych mundurach i złotych szamerunkach, wyglądających trochę groteskowo na tle łuszczących się bórych ścian. Nieustannie otwierały się gdzieś lub zamykały jakieś drzwi wypluwające sekretarki w starobonnych kokach i adjutantów, dźwigających opasłe akta. Pod wielkim oknem, z widokiem na port, stali wyraźnie trzymający się na uboczu podwodniacy. Rej wodził dowódca Ubota. Miał nieogoloną twarz kondotiera, z szeroką szramą przecinającą policzek, a spod niechlujnie zapiętego munduru wystawał biały golf. Wiecie, że Hitler wprowadził nową jednostkę miary? Zapytał swoich kompanów. Nie wiecie głąby, bo w głowie wam tylko wuda i dymanie. Jaka to jednostka, dowódco? Odpowiedział mu zgodny rechot towarzyszy. To jeden gór. Oznacza maksymalną liczbę orderów, które człowiek może sobie zawiesić na piersi bez ryzyka upadnięcia na twarz. Abel pomyślał, że takie żarty to znak czasu. Jeszcze niedawno, za podobne kpiny z Geringa, można było wylądować w kacecie albo w najlepszym razie na froncie wschodnim. Teraz jednak autorytet tak popularnego niegdyś marszałka legł w gruzach. Podobnie jak potęga kierowanej przez niego Luftwaffe. W powietrzu bezapelacyjnie panowali alianci. A naloty dywanowe dotarły już także nad bezpieczną do niedawna zatokę gdańską. Kontradmirał Siegfried Zorge był przystojnym mężczyzną o wysokim czole i zmęczonym wejrzeniu człowieka, który widział już wszystko. Głębokie cienie pod oczami świadczyły o krańcowym wyczerpaniu nerwowym i braku snu. Niezdrową, ziemistą cerę zawdzięczał nieustannemu ślęczeniu w podziemiach gdyńskiej komendantury, stanowiącej centrum dowodzenia największej bazy remontowej i szkoleniowej Kriegsmarine nad Bałtykiem. Niczym nie przypominał sprężystego jak trzcina oficera, którego Abel zapamiętał z ostatniego pobytu w Gdańsku. – Dobrze, że już jesteś – przywitał go uprzejmie i mocno uścisnął mu dłoń koniaku? Abel skinął głową i rozejrzał się po pomieszczeniu. Znajdowali się w bunkrze o betonowych, grubych na metr ścianach. Punkt dowodzenia ze względów bezpieczeństwa usytuowano w podziemiach gmachu dowództwa. Jedyne światło zapewniały lampy o jaskrawym blasku drażniącym spojówki oczu. Długi stół pośrodku pokryty był stosami map morskich i dokumentów. Sorge przesunął je niedbałym ruchem i postawił przed nimi dwa kieliszki Martela. Francuski zdobyczny. Dostałem go w prezencie od Starego. Mówiąc to, wskazał oczami portret wielkiego admirała Karla Dunica, wiszący na ścianie obok mapy Bałtyku. Portret Hitlera powieszony był na bocznej ścianie, w wyraźnie mniej reprezentacyjnym miejscu. Sorge zauważył jego zdziwienie. Dziwisz się, że wisi w cieniu? Domyśl się dlaczego. Trochę późno na takie demonstracje. Apel wzruszył ramionami. Trzeba było usunąć go wtedy, gdy jeszcze było to możliwe. A dynic nie jest lepszy. To fanatyczny nazista. Ale przynajmniej świetny dowódca, nie to co ten samouk. Powinniście otrząsnąć się wcześniej nie ustępował Abel. Mieliście ku temu wszelkie możliwości jeszcze zanim ten szaleniec rozpętał wojnę, która pochłonie nas wszystkich. Kontradmirał nie odpowiedział od razu. Pociągnął porządny łyk koniaku i przemknął oczy. Sztaufenberg spróbował, powiedział z wysiłkiem. I widzisz, jak się to skończyło. Abel pomyślał, że sorgę w jakimś sensie ma rację. Było już za późno na jakikolwiek ratunek. Podobnie jak wszyscy Niemcy byli teraz zakładnikami jednego człowieka którego sami w swoim czasie wynieśli na piedestał i obdarzyli niemal boską czcią. Historia musiała się dopełnić. Muszą odgrywać swoje role do końca, do dnia sądu ostatecznego, który już świtał na wschodzie. Zostawmy to. Sorge spojrzał mu prosto w oczy. Zresztą nawet te ściany mogą mieć uszy. Przepraszam, że wczoraj mogłem ci poświęcić tak mało czasu. Nie wiem, w co ręce włożyć. Sowieckie okręty podwodne szaleją na Bałtyku. W każdej chwili spodziewamy się nalotu Brytyjczyków lub Amerykanów. Siedzimy tu, jak na minie. Nadal nie masz żadnych wieści o córce. Abel wolno pokręcił głową. Będziesz miał teraz więcej możliwości. Policja polowa ma takie same uprawnienia jak Kripo czy Gestapo. Może praktycznie wszystko. Nie spocznę, dopóki nie odnajdę Anny. Abel zacisnął szczęki i poczuł, jak pulsują mu skronie. Nie wątpię, powiedział kontradmirał ale wróćmy teraz do naszego problemu. To już drugi trup. Mówiłem ci już, że dochodzenie zlecił mi mój dowódca wiceadmirał Stark, Mam mu bezpośrednio meldować postępy śledztwa. To delikatna sprawa Zginęło dwóch wysokich oficerów. Musimy tę sprawę wyjaśnić we własnym gronie. Wezwę komandora von Boksdorfa to mój adjutant ufam mu. Zreferuje ci dotychczasowy przebieg śledztwa i wtajemniczy we wszystkie szczegóły. Von Buxdorf miał wąski, arystokratyczny nos i przekrwione oczy, których przeglądały się wszystkie nieprzespane noce spędzone w bunkrze. Chodząc, powłóczył w charakterystyczny sposób lewą nogą. Służyłem na tirpiczu powiedział, zauważywszy pytające spojrzenie Abela. Byłem jednym z tych kilkudziesięciu szczęśliwców, którzy przeżyli, ale oberwałem. i radcy Abelowi dotychczasowe ustalenia. Sorge rozlał po jeszcze jednym koniaku. Von Boxdorf poprawił okulary na czubku nosa. Do pierwszego zabójstwa doszło 21 września, w godzinach nocnych na nabrzeżu niedaleko od doku pływającego C, znalezione zostało ciało komandora Kurta Schirnera. Kilkaset metrów od domu komandora, znajdującego się na granicy strefy wojskowej. Musi pan wiedzieć, że w stoczni mamy dwa duże doki pływające, które są jej oczkiem w głowie. Rozumiem, że chociażby z tego powodu, jako obiekty o znaczeniu strategicznym pozostają one pod specjalnym nadzorem wojska, żandarmerii i policji polowej, trącił się Abel. W tym rzecz von Boksdorf obrzucił go czujnym spojrzeniem. Nikt nieuprawniony nie ma wstępu na ten strzeżony teren. A jednak ktoś władował trzy kule w czoło komandora i zniknął bez śladu. Proszę, oto teczka tej sprawy. W środku znajdzie pan raport i zdjęcia z miejsca zbrodni. Abel otworzył akta. Ze zdjęcia patrzył na niego pucułowaty oficer o wyglądzie wiejskiego nauczyciela. W środku czoła ziała wyrwa o nierównych krawędziach. Uporządkujmy to, co pan powiedział. Abel odsunął teczkę. Znajdujemy się w bazie wojskowej, o ile mi wiadomo, największej na wschód od Wilhelmshaven. Sam, zanim tutaj dotarłem, byłem trzykrotnie zatrzymany i kontrolowany przez straże. Istnieje przecież ewidencja przepustek i rejestr wejść na teren stoczni. Co wynika z analizy tego rejestru? Niewiele. von Boxdorf wzruszył ramionami. Nikt niepowołany nie przekroczył tego dnia bram stoczni. Ale musi pan pamiętać, że na tym terenie pracuje blisko sześć tysięcy osób, w tym dwa tysiące więźniów, głównie Polaków. Naszym zdaniem morderca wywodzi się z tego grona. Sęk w tym, że liczy ono kilka tysięcy podejrzanych. – Jak ważny był komandor Schirner. – Bardzo ważny. Włączył się sorgę i zapalił cygaro. – To inżynier. I niezwykle utalentowany konstruktor łodzi podwodnych. Odpowiadał za montaż sekcji do nowych okrętów typu 21, które powstają w naszej stoczni. To nasza podwodna Wunderwaffe zadanie o pierwszoplanowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Rzeszy. Spar i Denitz dzwonią w tej sprawie prawie codziennie. Gdybyśmy dysponowali tymi łodziami wcześniej, moglibyśmy wygrać wojnę przynajmniej na morzu. Są szybsze od okrętów nawodnych, dzięki specjalnej konstrukcji trudne do wykrycia. Trwają próby morskie tej broni i usuwanie zauważonych usterek. Całą wiedzę na ten temat skupiał właśnie Schürner. Jego śmierć to fatalna wiadomość dla nas wszystkich. Może zlikwidowali go Brytyjczycy albo polskie podziemie. Bierzemy taką ewentualność pod rozwagę. Ale zaszły nowe okoliczności. Kolejne zwłoki. Właśnie. Sorge wypuścił kłąb dymu pod sufit. Ściągnąłem cię tu, abyś wyjaśnił zabójstwo Schurnera. A od wczoraj mamy drugiego trupa tak jakby ktoś chciał cię godnie przywitać. Mamy dzisiaj pierwszy października, minęło dziesięć dni od pierwszego morderstwa. Dlaczego śledztwa nie podjęła służba bezpieczeństwa? Staramy się trzymać gestapo z dala od terenu stoczni. Nie potrzeba nam tu tych siepaczy. Musisz wiedzieć, że Gotenhafen to udzielne księstwo Kriegsmarine. A ja jako zastępca komendanta bazy sprawuję nadzór nie tylko nad bazą wojenną, portem i torpedowniami, lecz także tysiącami zatrudnionych tu ludzi. Przypominałem Ci już, że tajna policja polowa ma dokładnie takie same uprawnienia jak Kripo czy Gestapo. Mam przyjaciół w Wehrmachcie. Pozostaniesz w cywilu jako urzędnik wojskowy odkomendarowany do tej formacji. Zachowasz stopień radcy wyniesiony ze służby w Kripo i nie otrzymasz z automatu stopnia w SS. Wiem, że to dla Ciebie ważne. To patologiczni mordercy. Nie zgodziłbym się na wstąpienie do SS. Nie po to uciekałem przed nimi aż do Rotterdamu. Ale i tam cię znaleźli. Sorge pokiwał smutno głową. Tu będziesz bezpieczniejszy niż w Holandii. A ja potrzebuję zaufanego człowieka, który rozwikła zagadkę tych morderstw. A gdy rozwiążesz tę sprawę, poszukasz córki. Sam twierdzisz, że nadal żyje. Cenię Twoją fachowość i uważam cię za najlepszego policjanta, jakiego spotkałem. Dlatego. Potrzebuję twojej pomocy. Formalnie będziesz podlegał swoim zwierzchnikom w Wehrmachcie, ale faktycznie odpowiadasz tylko przede mną. To już ustalone. Moja propozycja jest uczciwa. Ochronię cię przed tymi typami strupimi czaszkami, a ty pomożesz mi zahamować i wyjaśnić te spirale zbrodni. W ciągu dziesięciu dni zginęło dwóch ludzi. W środku zmilitaryzowanej i strzeżonej strefy zamordowano wybitnych oficerów, odgrywających trudną do przecenienia rolę w produkcji zbrojeniowej. Szlak, Krystian! Kontradmirał uderzył pięścią w stół. Nie mogę sobie na to pozwolić. Ruscy jeszcze nie ruszyli z ofensywą, a ja już przegrywam wojnę na własnym podwórku. Za chwilę wkroczą tu fachowcy z gestapo. Komandor Ram został zastrzelony we własnym domu, a nie w stoczni. To jakaś odmiana, zauważył Abel. Domyślam się, że to też jakaś figura. Nie inaczej. Ram kierował torpedownią. Gotenhafen to także gigantyczny zakład doświadczalny i produkcyjny torped dla ubotów. Bez tych torped nasze łodzie podwodne byłyby właściwie bezbronne. Nie wiem, jak sobie bez niego poradzę. A czy przeprowadzono dokładną rewizję w mieszkaniu Schirnera? Tak nam się wydaje adjutant rzucił szybkie spojrzenie na swojego szefa. Niczego jednak nie znaleziono. Żadnych podejrzanych śladów, zapisków Kompromitujących materiałów wywiadowczych. A obecnie w tym lokalu służbowym zresztą kwateruje już inny oficer. Nie dam głowy, czy nasi żandarmi się do tego przyłożyli jak należy, powiedział Sorge, dostrzegłszy sceptycyzm wymalowany na twarzy Abela. Ale weź poprawkę na młyn, jaki tu mamy. Nie dysponuję ani ludźmi, ani odpowiednimi siłami na bawienie się w detektywów. Przede wszystkim musimy mieć na oku tysiące zatrudnionych tu robotników. Polaków z kacetu w Sztuthofie, brytyjskich i francuskich jeńców, Holendrów, a nawet Finów. Co to za kacet w Sztuthofie? Znam tę miejscowość. Wolałbyś nie wiedzieć. I na pewno nie poznałbyś tego miejsca. Mówi się, że to piekło na ziemi. Strasznie zgrzeszyliśmy. Jako żołnierze, jako zwykli ludzie. I przyjdzie nam za to odpokutować. Będziemy te winy zmazywać przez pokolenia. W bunkrze zapadła cisza, przerywana tylko przez szum wentylatora w suficie. Mało prawdopodobne, abym dożył tej chwili, westchnął po dłuższej chwili sorgę. Od czego chcesz zacząć? Od dokładnego przeszukania w domu komandora rama. Poprzedni przypadek wyglądał na egzekucję. Ktoś wyczekał odpowiednią okazję i zastrzelił Shirnera w porcie. Ale śmierć rama ma w sobie coś z teatru. Z teatru? Zainteresował się von Boxdorff. Ram wyglądał, jakby wybierał się na paradę. W odprasowanym mundurze i z całą piersią obwieszoną medalami. Rzecz w tym, że tego dnia nie było żadnego święta. Nie podejrzewam, aby paradował w stroju galowym po pustym mieszkaniu. Morderca zmusił go do założenia munduru i przypięcia medali. Dopiero potem pociągnął za spust. Trzy kule w czoło, kaliber 9 milimetrów. Pytanie brzmi, po co urządzał cały ten cyrk? E, – Jakie jest twoje zdanie? – No to jeszcze za wcześnie – ale jeśli mamy do czynienia z tym samym zabójcą, co w poprzednim przypadku, to zapewne chce nam utrudnić pracę i zmylić trop. Dlatego zmienił rodzaj broni. Wydobyliśmy nabój z czaszki ofiary. Nie strzelano z parabellum 08? Nie. I to jest najciekawsze. Abel sięgnął do wewnętrznej kieszeni i wyciągnął pistolet owinięty w chusteczkę. To polski wiz, wzór 35. Sądzi pan, że to robota polskiego podziemia? Von Buxdorff pochylił się nad bronią wyraźnie zaintrygowany. To możliwe, odpowiedział Abel. Czytałem raport, który mi podesłaliście. Polacy podnoszą głowę. Brytyjczycy szkolą i zrzucają z samolotów polskich komandosów. Baza i port w Gotenhafen z całą pewnością także są ich celem. Nie zdziwiłbym się, gdyby rozpoczęli jakąś akcję dywersyjną w Gotenhafen. Nie daj Boże, Stark urwałby mi głowę. Sorge aż się wzdrygnął. Masz wolną rękę, Christian. Zgodnie z życzeniem. Odkomenderowałem do twojej dyspozycji starszego wachmistrza kukulkę. Von Bogsdorf przekaże ci niezbędne papiery. Jeśli będziesz chciał, możesz ściągnąć żonę. Ale szczerze mówiąc, liczę na to, że nie będzie to potrzebne. Musimy działać. Wieści o tych zabójstwach szybko się rozchodzą. To podmywa morale i tak już nie najwyższe. A teraz musimy się pożegnać. Ojczyzna czeka. Liczę na szybkie efekty tego śledztwa. Melduj o wszystkim. Fon Boxdorfowi. I jeszcze coś. Potrzebuję do swojej dyspozycji samochodu. Wiem, że nie jest teraz łatwo, pojazd, ale to bardzo ułatwi sprawę. Da się zrobić. Sorge rzucił szybkie spojrzenie w stronę adiutanta. Przydzielimy ci staruszka Horcha. Mamy takiego na stanie. Tylko szybko złap tych bandziorów. Cztery. Przydzielonym mu horchem powrócił do Adlershorst. Mieszkanie komandora Ramma przypominało teraz rumowisko. Abel ostrożnie wymijał wybebeszone szuflady, pozrywane obrazy i krzesła z rozprutą tapicerką. Wyrwany parkiet piętrzył się na środku salonu, odsłaniając spróchniałe legary pod spodem. Kukulka otarł spocone czoło i pokręcił przecząco głową. Na razie nic, ale nie, przeszukaliśmy jeszcze biblioteki. Ja się tym zajmę. Abel zrzucił płaszcz i odwrócił się w stronę regału zajmującego całą ścianę pokoju. Zawsze interesowały go cudze księgozbiory. Był przekonany, że książki w jakiś sposób definiują i opisują ich właścicieli. Jego stary profesor uniwersytecki twierdził nawet, że ludzie, w połowie składają się z książek, które przeczytali. Jednak nie w tym przypadku. Biblioteczka komandora liczyła zaledwie kilkanaście tomów encyklopedii Herdera i kilka roczników di Kriegsmarine. Uzupełniał jest to z gazet. Nie wiedzieć czemu oprawionych w tekturowe okładki. Metodycznie kartka po kartce przejrzał wszystkie druki i książki ale bez powodzenia jedynym odkryciem były aparat fotograficzny i popularny samowyzwalacz autokrips ukryte na półce pod stosem magazynów ilustrowanych otworzył aparat w środku był niewywołany film dobre i to biblioteka była dziwnie bezosobowa zresztą podobnie jak całe mieszkanie jakby. Zamieszkiwał je człowiek bez właściwości. Albo oficer na służbie, zdala od domu? Poczuł się zniechęcony. Wielkie zero nic. Po filmie z aparatu nie spodziewał się rewelacji. Nie odnalazł żadnych zaszyfrowanych meldunków, dwuznacznych listów, ukrytych dokumentów chyba, że to mieszkanie ktoś przed nim posprzątał. Wiedział, że to prawdopodobne. Miał wysokie mniemanie o agentach Intelligence Service. Nic to nie znajdziemy, panie radco. Musbacher westchnął ciężko. Miał ubrudzone kolana munduru, który starał się teraz przywrócić do porządku. Przeszukaliśmy wszystko. Czyżby? Abel mówiąc to wskazał na gipsowe popiersie Hitlera stojące na biurku. Ech, przecież to firer, wyszeptał Mosbacher. A może tylko kawał gipsu, co? Kukulka wyłonił się z wnętrza mieszkania. Pan radca pyta, czy przeszukałeś wnętrze tej pacynki? Ech, niby jak. Nie wiesz jak? No to patrz i ucz się saksoński głąbie. Wachmistrz podniósł ciężką rzeźbę nad głowę. I z całej siły roztrzaskał ją o podłogę na oczach oniemiałego Mosbachera. Przez chwilę czekali, aż opadnie gipsowy pył. Coś podobnego. Kukulka pochylił się nad roztrzaskaną skorupą, a po chwili podniósł roziskrzone oczy na Abela. Cuda się jednak zdarzają. Niespodzianka od Firera. Podał Abelowi kopertę. W środku był plik brytyjskich funtów. Radca przeliczył je dokładnie. Równe pięćset. Niezła sumka. Do tego w niedostępnych obecnie i bardzo pożądanych banknotach wrogiego mocarstwa. Pięć. Wjeżdżał z poczuciem déjà vu do Gdańska, który był jego miłością i przekleństwem zarazem. Na pierwszy rzut oka zmieniło się tu niewiele. Ale w głębi ducha wiedział, że to tylko pozór. Szara mgła snuła się po opustoszałych ulicach, odsłaniając gdzie gdzieniegdzie elewacje kamienic naruszonych przez ząb wojny. Wjechał w Adolf-Hitler-Strasse. Wielka narożna kamienica pozbawiona była szczytowej ściany, która musiała runąć podczas ostatniego nalotu. Gdańsk był praktycznie pozbawiony wojennych ran. Ale ten dom najwyraźniej miał pecha. Obnażony budynek przypominał monstrualny dom dla lalek, tyle że wybebeszony i martwy. Na piętrze walały się stosy manekinów z rękami wyciągniętymi oskarżycielsko ku niebu. Widocznie niegdyś była tu pracownia krawiecka. Powiewały płachty kolorowych materiałów niczym bandery na maszcie. Wózek dziecięcy uwiązuł na skraju urwanej ściany, skrzypiąc zgrzytliwie przy każdym powiewie wiatru. Wszystkie domy miały burę, opalone elewacje. Śmierdziało padliną i trudnym do określenia odorem, jaki wydzielały pogrzebane w gruzach ludzkie zwłoki i spalony dobytek. Przecznice dalej zauważył otwartą piekarnię. Zatrzymał samochód i stanął w kilkuosobowej kolejce. Stojący przed nim dwaj wiekowi mężczyźni nawet nie zwrócili na niego uwagi. Mówię ci, Rolfie, Firer szykuje ruskim prawdziwą niespodziankę, odezwał się starszy z nich, z kaszkietem przysłaniającym czoło i uszy. Jeszcze trochę i użyjemy wunderwafę. Zdmuchniemy te bolszewickie hordy z powierzchni ziemi. Co by to niby miało być? Jego przykurczony do ziemi towarzysz nie krył sceptycyzmu. Słyszałem, że rakiety. Jedna potrafi zamienić w zgliszcza całe miasto. To tak jakby wybuchło słońce. Już nasz wirer coś wymyśli. Podpuścimy ich bliżej Gdańska, a potem Bóg! w te azjatyckie bezmyślne ślepia. Wytłuczemy skurwę synów jak wszy, co do ostatniego! Obyś miał rację, Klausie. Bo jak nie, to zostanie nam tylko modlitwa. Gdzie podziały się nasze myśliwce? Dlaczego cała flota stoi w porcie? Wiesz, że anglosasi wkroczyli już do Rzeszy? Nie tak to miało wyglądać. Ty, się lepiej uważaj na to, co mówisz. Za takie defetystyczne gadki można zawisnąć na latarni. Amerykanie nie potrafią się bić. To tylko murzyńska tłuszcza podpuszczana przez Żydów. A bolszewicy lecą już na oparach. Stracili impet. Widziałeś tych wojaków w kronice filmowej? Onuce i karabiny na sznurku. Od miesięcy dalają tylko brukiew. To analfabeci, kałmuki. Idą do przodu tylko dlatego, że za nimi kroczą komisarze polityczni. Każdy krok w tył to kula w łeb. Ale nawet czerwonym rezerwy ludzkie wreszcie się wyczerpią. Już ledwo zipią. Oby słowo ciałem się stało. Jego towarzysz poprawił znoszony kapelusz na głowie. Ludzie już nie wytrzymują tego napięcia. Moja Emma płacze po nocach. Trzeba tylko wytrzymać Rolfie. Hitler wie, co robi. Wspomnisz moje słowa. Specjalnie dopuścił ich tak daleko, żeby wydłużyć im szlaki aprowizacyjne. A teraz łup prosto w ryj. To będzie cudowne ocalenie. Abel potrząsnął głową. Jakże dalece zmieniły się nastroje w mieście. Gdy je opuszczał, panowała tu niemal ekstatyczna euforia. Hitler był niemal Bogiem. Teraz prości ludzie liczyli na cud. W jego mieszkaniu przywitała go cisza. Dźwięcząca w uszach i oblepiająca go wspomnieniem zdarzeń i głosów, których wolałby teraz nie przywoływać. Są różne rodzaje ciszy. Jest taka, która koi. I leczy stargane nerwy. Oddziela nieprzepuszczalną zasłoną od świata złowróżbnych dźwięków i znaków za oknem. Ale jest i taka, która krzyczy i sprawia, że samotność staje się przekleństwem. A on był przeraźliwie samotny, jak ludzka mrówka naznaczona odmiennością w tym wielkim, rojnym mrowisku skazanym na zagładę. Wyszedł na korytarz i zapukał do drzwi po drugiej stronie. Uchyliły się po dłuższej chwili na szerokość jednego palca. Pani Martin, to ja, Krystian, powiedział i przybliżył się do szpary. Chciałbym jeszcze raz podziękować za opiekę nad moim mieszkaniem. Drzwi zgrzytnęły i uchyliły się szerzej. Pani Martin miała siedemdziesiąt lat, ale wyglądała na więcej. Gęsta siatka zmarszczek oplatała jej wysuszoną drobną twarz, której blasku dodawały jedynie życzliwie zmrużone oczy. Bardzo się zmieniła, jak całe to miasto, które zostawił za sobą osiem lat temu. O, Christian, wejdź, proszę. Ostatnim mężczyzną, który mnie tu odwiedzał, był mój siostrzeniec Ralph. Ale nie spodziewam się już jego wizyty. Spoczywa na dnie Atlantyku. Jak myślisz? Chyba nie zrobi mi już niespodzianki? Zawsze lubił jej sarkastyczne poczucie humoru. Straciła męża pod Tannenbergiem podczas Wielkiej Wojny i resztę życia spędziła w tym małym mieszkanku, przypominającym kapliczkę kuczci Hansa, któremu rosyjski szrapnel urwał głowę. Pierwszym dniu bitwy. Wszędzie wisiały jego zdjęcia, młodego chwata, wspartego na szabli, prężącego ciało na plaży w Sopocie, pozującego z zaciętą miną w mundurze oficera grenadierów pruskich. Nigdzie nie widać było świętych obrazów, tak charakterystycznych dla opustoszałych mieszkań niebieskich wdów. Zauważyła jego zdziwienie. Szukasz lansztaftów ze świętą rodziną i Jezuskiem na osiołku? Nie znajdziesz ich tutaj. Wiesz dlaczego? Bo Hitler w jednym miał rację: że nie ma Boga. Gdyby istniał naprawdę, nie zabrałby mi najpierw Hansa, a teraz Ralfa. Przywiozłem pani kawę i belgijską czekoladę. Wiem, że lubi pani słodkości. Powiedział, aby przerwać niezręczne milczenie, które zapadło. — Ach, dziękuję, że pamiętałeś. — Myślisz, że mnie zgwałcą? — zapytała nagle, podnosząc na niego swoje wyblakłe oczy. — Kto, pani Martin? — Dobrze wiesz, Rosjanie. — Tego nie wiem, pani Martin, ale nie spodziewałbym się po nich niczego dobrego. Powinna pani opuścić Gdańsk. Nie mam dokąd, Christianie. Poza tym, Forster trzyma nas tu jak w klatce. No tak, opuścił bezradnie głowę. Wiesz, że nie zaznałam mężczyzny od 1914? Od nocy poprzedzającej wyjazd Hansa na front? Nie, żebym o tym nie myślała. Oj, nie, spojrzała na niego figlarnie. Ech, ale jakoś tak wyszło. Czasami zastanawiałam się, jakby to było. I kto to będzie? Czybym poczuła te same motyle w brzuchu, co wtedy z Hansem? Nigdy by mi nie przyszło do głowy, że może to zrobić Iwan. I to gwałtem. Tej nocy długo walczył z myślami, zanim zapadł w płytki sen. Niczym ptak z rozpostartymi skrzydłami opadał w dół, aby w ostatniej chwili zawisnąć nad ziemią. Widział z góry tysiące świetlików żarzących się w ciemności, które okazywały się latarniami i oknami wielkiego miasta. Krążył nad połyskliwym dachem bazyliki mariackiej. I słyszał pokasływania ostatnich przechodniów, znikających w cieniu świątyni. A potem obraz się zmienił. Ujrzał małą dziewczynkę, krążącą rowerkiem po ciasnym podwórku przy Rembrandt Zobaczyła go w oknie. I odstawiła rower, opierając go o płot. Po chwili usłyszał jej szybkie kroczki na schodach. Ujrzał w drzwiach jej pyzatą buzię z oczami podobnymi do ciemnych winogron. Tato, kto to jest deserter? To ktoś, kto nie chce walczyć, córeczko. Bo fany na podwórku powiedziała, że ty jesteś deserterem. Zawsze przekrzywiała głowę w charakterystyczny sposób. Miała to podobno po nim. Nie, Anno, to nieprawda. Nie jestem dezerterem. Ale co to znaczy, tato? Czy to coś złego? Zależy kiedy, Anno. Kiedy walczysz w obronie ojczyzny i rodziny, którą kochasz, to czasami trzeba oddać swoje życie. Ale jeśli brzydzisz się ludźmi, którzy wydają ci rozkazy, lepiej odmówić i usunąć się w cień. Czy ją odnajdzie? Gdzie teraz jest? W jakiej czarnej dziurze ją przechowują? Jak znosi koszmar, w którym się znalazła, bez matki i ojca, wśród obcych i z gruntu złych ludzi? Przecież to jeszcze małe dziecko, ufne i bezbronne wobec obcych. Czy w ogóle jeszcze żyje? Na samą myśl, że mógłby ją stracić, poczuł ukłucie w sercu. Im bardziej oddalał się od żony, tym większym uczuciem darzył córkę. Była wszystkim, co miał. Wszystkim.